Fenomen Napoli. Piłkarze Luciano Spallettiego z Piotrem Zielińskim na czele posyłają na deski Liverpool. Polak bohaterem Włochów. Swoich meczów w Lidze Mistrzów nie zdołały wygrać Milan, Inter i Juventus, a dziś wieczorem w Europie walczą Roma, Lazio i Fiorentina. Marcin Nowomiejski, poranny przegląd włoskiej prasy sportowej. Zapraszam. Buongiornissimo. Amici Sportivi czwartek, 8 września 2022 roku. Dzień dobry. Buongiornissimo. Amici Sportivi dziś nie piątek, dziś czwartek, ale pomyślałem, że warto spotkać się w tym tygodniu wcześniej. Nie widzieliśmy się w poniedziałek. Tutaj włoskie kluby szaleją w różnym rozumieniu tego słowa w lidze mistrzów na arenie europejskiej. Za chwilę gra Roma Lazio Fiorentina. No to porozmawiajmy o tym. Za chwilę sięgniemy do włoskiej prasy. Ja oczywiście dziękuję za każdą subskrypcję tego kanału. Dziękuję za każdą łapę w górę, którą pozostawiamy zostawicie pod tym materiałem. Dziękuję drodzy amici Sportivi za to, że byliście ze mną w trakcie derbów Mediolanu. Nieprawdopodobne uczucie móc skomentować takie spotkanie, takiego kalibru, o takich emocjach prosto z trybuny prasowej San Siro. Dzięki serdeczne, że byliście ze mną i z Mateuszem Święcickim oczywiście. Dziękuję za każdy ciepły komentarz. Słuchajcie, ale dzisiaj rozmawiamy o rozgrywkach europejskich. Dziś rozmawiamy o Lidze Mistrzów, bo tam szalało przede wszystkim Napoli. Choć o Milanie, Interze i Juventusie wspomnimy. Najpierw oczywiście Primo Piano, czyli przegląd okładek włoskich dzienników sportowych. Przypomnę, każdy temat, każda pineska w zakładce społeczność na YouTubie, na Facebooku. Obie publikacje od 7.30 na tychże kanałach serdecznie zapraszam. My zaś ekspresowo zerknijmy, co przykuło uwagę Włochów w czwartek. 9, 8 września. No a co mogło przykuć? No, oczywiście, Napoli przede wszystkim. Primopiano, tutto sport. Corriere dello sport, La Gazetta dello sport oraz dziennik Il Romanista. Moi drodzy, na okładkach Puchary, ale oczywiście zacznijmy od Corriere i Gazety, z uwagi, że te prawie po polsku. Te zachwycają się tym, co wczoraj zafundowało nam Napoli. Fenomen Napoli. To okrzyk rozbrzmiewający z okładki rzymskiego dziennika. Choć, słuchajcie, jedynkę wydania dla regionu Kampania też wam pokażę bo warto. Gazeta wita nas hasłem Mamma mia, co za Napoli. no Jest się czym zachwycać, więc nic dziwnego. Co, co cieszyć tym bardziej na okładce Gazety dello Sport bohaterem Piotr Zieliński, ale poczekajcie na okładkę Korierę dla regionu Kampania. Pezza Idea to gra słów i jednocześnie hasło na jedynce dziennika Il Romanista. Dzisiaj Roma też gra w Europie. Wystąpi ze specjalną naszywką na trykotach prezentowaną właśnie na okładce dziennika Il Romanista, upamiętniającą jej sukces w zeszłorocznej pierwszej edycji ligi konferencji. No i o tym jest ta układka. Tutto Sport oprócz pochwał dla Napoli pisze do Allegri'ego ok, Juve, Maura vinci, ale teraz wygraj. Turyńczycy nie powinni jak czytamy, zadowalać się tak zwanymi dumnymi porażkami, czyli tym, że przegrana z PSG mimo wszystko dała pozytywne sygnały, ale w końcu potrzeba przełomu. No i tego oczekuje się od Massimiliano Allegri'ego. I od tego tematu zacznijmy, drodzy amici Sportivi, to znaczy od meczu PSG-Juventus. Niewiele pewnie osób, relatywnie niewiele, dawało szansę na zwycięstwo turyńczykom w tym starciu, zwłaszcza biorąc pod uwagę absencję w drużynie, ale też przede wszystkim biorąc pod uwagę to, jak Juventus ostatnimi czasy gra. Juventus przegrywa 1-2, gdybym miał streścić w jednym zdaniu, jak włoska prasa reagowała na ten mecz, to powiedziałbym, pierwsza połowa... A katastrofa, absolutnie piekło. Druga, dużo lepsza i Juventus ma czego żałować, bo mógł nawet zremisować ten mecz, no ale okazał się zbyt słaby, żeby tę szansę wykorzystać. To w skrócie, ale zerknijmy, jak wyglądają artykuły w gazecie Dello Sport: Mbappé Mago, Rimpianto, Juve, czarodziej Mbappé, no i Juve, które ma czego żałować. Dwa magiczne trafienia Kliana. Stara dama daje, się, daje radę się podnieść i marnuje szansę na zremisowanie pojedynku. Trafia Makeni nie trafia między innymi Locatelli. Francuzi wciąż są gigantem na glinianych nogach. To wszystko opisuje w tym artykule pan Luigi Garlando, który stwierdza, że Bianconeri, kiedy tylko w końcu zaczynają grać, obnażają słabości rywala, a przynajmniej są w stanie to zrobić. Tyle, że wtedy trzeba to wykorzystywać, a nie marnować, a tak właśnie postąpił Juventus. To w skrócie właśnie taka narracja. Nie jest źle po drugiej połowie, po pierwszej połowie było absolutnie źle, no i są sygnały poprawy, rzecz w tym, czy to były tylko sygnały i na sygnałach się skończy, czy też Juventus pójdzie za ciosem i wykorzysta to, że faktycznie być może nadzieję na coś można mieć. Na razie to wciąż zbyt mało. My sięgamy do rubryki Lepagelle, czyli noty dla obu zespołów, a tam PSG ocenione na siódemkę, Juventus na 5,5. Bohaterem meczu oczywiście Kylian Mbappé. Dobre noty dla PSG ogólnie. Najgorszym, co ciekawe, Leo Messi, tylko 5,5. W Juventusie najlepszy Weston McKenney, ale z notą 6. I pół. Po prostu nie myli się tak jak we Florencji. No z a a Firenze. To komentarz pod jego nazwiskiem. Co jeszcze? Najsłabszy Adrien Rabio, nota 4,5. Dużo dyskusji po tym meczu na naszym live w Jocco było na temat Juana Quadrado, więc podpowiem jak to widzi włoska prasa. Według mediolańskiego dziennika, Quadrado to nie jest jeszcze, a może nie jest już Quadrado ze starych dobrych czasów. Kolumbijczyk dostaje tylko 5,5. Reszta not to maksymalnie szóstka. A teraz trzeba pamiętać, że następnym rywalem Juventusu będzie historycznie niewygodna, bardzo niewygodna dla Bianconerich Benfica. Zobaczymy. Swojego meczu nie wygrał też Milan. Nie przegrał, nie wygrał, a mógł wygrać. Gdyby nie słupek Rafaela Lao, czyli pomówmy o mistrzu Włoch, który też w tym momencie jest panem stolicy Lombardii, Milano Rossonera. No to Milan. Milan, o Milanie pisze się w ten sposób. Il Milan non trova l'acuto. Milan nie był tak ostry, jak mógłby być. Tak pisze o Rossonerich pan Olivero w gazecie dello Sport. To nie byli Rossoneri z derbów, czytamy. Milan zagrał nieco poniżej poziomu. W Salzburgu pada tylko remis i szkoda. Tym bardziej, że Chelsea swój mecz przegrała. Porażkę tę można było więc wykorzystać dużo lepiej, tak stwierdza włoski Dziennikarz, swoją drogą, jeśli chodzi o Chelsea, na okładkę każdego z dzisiejszych wydań włoskich dzienników trafia notka o zwolnieniu Tuchela z londyńskiego klubu. Wracając jednak do meczu Milanu, agresja Austriaków sprawiła, że Rossoneri zaczęli grać chaotycznie i w nieprzemyślany sposób. To też komentarz Włochów. W Serie A zespół Piolego dyktuje i narzuca tempo. W Europie jednak piłka chodzi po murawie dużo szybciej. Tak konkluduje swój mecz na temat tego meczu, swój tekst na temat tego meczu włoski redaktor. No a my sięgamy do rubryki Lepadżele. Tam pan Luka Biankin z redakcji gazety dello Sport rozdaje noty, jak one wyglądają zwłaszcza po stronie Milanu. Oba zespoły ocenione na szóstkę, zarówno Salzburg, jak i Milan. Bohaterem Milanu. Salemakers, zdobywca wyrównującej bramki, ale nota to tylko 6,5. Najsłabszym Il Peggiore, wybrany Olivier Ziru z piątką. Ocenę dla Rossoneri to mieszanka 5-5,5. Szóstek, na przykład piątka trafia do Ketelare, pod którego nazwiskiem znajdziemy ciekawe znanie. Słuchajcie, w tym meczu Analcolico Ilbiondo, czyli niczym jasne, ale bezalkoholowe piwo. W taki sposób, zdaniem pana Biankina, zagrał w tym spotkaniu Belk. No ciekawe określenie. Tak czy inaczej Milan nie przegrywa. Faktycznie mógł lepiej wykorzystać potknięcie Chelsea. Tak ocenimy Rossoneri, zwłaszcza w kontekście tej zmarnowanej, niewykorzystanej szansy Rafaela Lao w końcówce. No ale punkt to zawsze punkt i Milan nie przegrywa swojego meczu. Natomiast to, czego nie zrobiły Juventus, Milan, czego nie zrobił. Inter, o którym za chwilę porozmawiamy, to z nawiązką zrobiło Napoli. Słuchajcie, dzisiaj włoska prasa pieje, rozpływa się nad tym, co zrobiło Napoli. No ale czy kogoś to dziwi? Czy po wczorajszym meczu kogoś dziwi, że Włosi zachwycają się dzisiaj adzurimi, no i pojedynczymi, poszczególnymi zawodnikami w Corriere dello Sport? Jeden z artykułów nosi wręcz tytuł „Owisto Quaradona”, czyli widziałem Quaradone, Znowu określenia tego typu. No ale miałem zacząć od okładki Corriere dello Sport w daniu dla regionu Kampania, którego stolicą jest właśnie Napoli, no to spójrzcie. koza visiete Persi. Po pierwsze, Piotr Zieliński i Kwarac Helia na okładce, ale koza visiete Persi to hasło, które przetłumaczymy nawet nie wiecie, co straciliście. No właśnie, trzeba by zarządzić tutaj minutę ciszy w intencji tych, którzy meczu nie oglądali. Lekcja futbolu dla Klopa. Fenomenalny Zieliński. Partita Legendaria. Legendarny mecz. Tak czytamy, takie hasła w ogóle się, przewijają się dzisiaj we włosach. W polskiej prasie. Nie tylko w tej dla regionu kampania, przecież Gazeta dello Sport też zachwyca się tym meczem. Zresztą właśnie do Gazety dello Sport sięgnijmy z uwagi na to, że tam Polakowi, który zagrał bardzo dobre spotkanie, partita da fenomeno, jak mawiają Włosi poświęcono cały, osobny artykuł. Zwróćmy uwagę, tekstem, autorem tekstu jest pan Gianluca Monti, który pisze właśnie o Piotrze Il Fenomeno. To jest znamienne. Na to warto zwrócić uwagę. Polak obok Zambo Angisy jest niezaprzeczalnym bohaterem dzisiejszych wydań włoskich dzienników sportowych. No i czytamy w tym tekście o czymś, co Włosi nazywają La Rivincita di Zieliński, czyli zemsta Zielińskiego. Czego zemsta? Czemu zemsta? Z uwagi na to, że w 2016 roku Klopp chciał go za wszelką cenę w swoim zespole. A wczoraj Polak posłał Godan Dno, pisze włoski redaktor. Pokonaliśmy prawdziwych mistrzów. Polak powiedział po tym meczu, cytowany przez gazetę, wturował mu szczęśliwy trener Adzurich, Luciano Spalletti. On cytowany po prawej stronie przez pana Montiego, powiedział, że dla Napoli nic nie jest niemożliwe. Zacytowano też tweeta Aurelio De Laurentisa, który opublikował w tym serwisie krótki tekst. Co za zaszczyt, co za duma być prezydentem klubu, którego drużyna prowadzona jest w tak dobry sposób. To Gazeta dello Sport, która oczywiście publikuje też noty dla piłkarzy bez zaskoczenia. Choć zaskoczonym można być poniekąd otwierając korierę dello Sport, ponieważ tam nie Piotr Dzieliński, a Zambo Angisa wybrany jest il migliore, choć obaj zawodnicy dostają 8,5. Natomiast w gazecie, do której sięgamy, Piotr Dzieliński jest absolutnym il migliore, bohaterem i jedynym graczem, który otrzymuje. Właśnie taką wysoką notę. 8,5, podobnie jak trener Luciano Spalletti, podobnie jak średnio Napoli. Pan Maurizio Nicita, tym, który rozdaje noty, co ciekawe, najsłabszy ma w zasadzie ilvoto Voto Piubasso, czyli najniższa nota wędruje do Di Lorenzo, ale to ilvoto Voto Piubasso to 6,5. A jak pamiętacie, takie noty dostali najlepsi w swoich zespołach: Selemakers i McKenny. W związku z tym, no to widać, widać różnicę klas, akurat w tych meczach pomiędzy tymi zespołami. Co dalej? Ósemka dla Kima. Kolejny dobry mecz tego zawodnika. Zresztą pod jego nazwiskiem czytamy od razu: Echo de Monster. Oto i Monster, oto i potwór obrony. Ósemka też dla Angisy, Kwarac Heli oraz Giovaniego Simeone, który wpisał się również na listę strzelców. 7,5 pół dla Mereta, Rachmaniego i Lobotki. Siedemka, dla Politano. 6,5 oprócz wspomnianego już Di Lorenzo otrzymują Ozimen, Zerbin oraz Lozano. No cóż, gratulacje. Ora la continuità, Taką, tak stwierdza redaktor w kontekście Piotra Zielińskiego, to znaczy teraz czas na równą formę. Jego Napoli jest właśnie jego, podbił Neapol, podbił serca Napoli. Zresztą wyobrażacie sobie, jak było oglądać ten mecz z trybuny, stadio Diego Armando Maradona. Jeżeli ktoś z Was był akurat i z jakiegoś powodu ogląda ten przegląd prasy? Odezwijcie się, bo jesteśmy bardzo ciekawi tychże emocji, które no, musiały być absolutnie niebywałe. Ale właśnie, ora la continuita. Teraz Napoli musi po prostu kontynuować, musi utrzymać tę wysoką formę niesioną na skrzydłach tego sukcesu. Gratulacje dla wszystkich kibiców Adzurich. My tymczasem zajmijmy się Interem. Inter nie zdołał pokonać Bayernu Monachium. Inter nie zdołał zremisować z Bayernem. Bayern okazał się zbyt mocnym rywalem, mimo iż mecz rozgrywany był na stadio Giuseppe Meazza w Mediolanie. Otwieramy gazetę dello Sport 0-2, to wiemy, a jeżeli nie wiemy, to już wiemy. Natomiast tytuł tego artykułu pana Sebastiano Wernacy to Inter questo Bayerne troppo. Inter, tego Bayernu, było zbyt dużo. Ten Bayern był zbyt, zbyt mocny. Jakkolwiek życzycie sobie przetłumaczyć ten tytuł, tak czy inaczej, 0 do dwóch pisze pan Wernaca kolejna porażka pod derbach w Serie A. Prasa zresztą rozpustiera czarne chmury nad Simone Inzagim. Zaczynają się wątpliwości, czy inzagi dokończy ten sezon na stanowisku szkoleniowca Interu. To na razie polemika we włoskiej prasie. W Europie na Radzuri mają od razu pod górkę, czytamy. No ale przypomnijmy, to w końcu grupa śmierci to jak ma być prawdopodobnie z górki raczej nie będzie. Różnicę klas widać było aż nadto pisze pan Vernacca. Co za siła, co za technika tego Bayernu było właśnie tropo, było zbyt wiele. Inzaghi dokonał zbyt późnych zmian. Dopiero po utracie drugiej bramki na boisku pojawiło się czterech zmienników. Do tego błędy w obronie. Reakcja Interu nadeszła zbyt późno. Zbyt późno to esencja z tego tekstu włoskiego redaktora. No Tak to widzą włoscy dziennikarze. Sięgamy do rubryki Le Pagelle. Kto daje noty? Zer zerknijmy. Duet Stopini-Archetti. No to oddajmy im głos. Oto jakie oceny przypadły obu drużynom. Inter na piątkę, Bayern na 7,5. My zwróćmy uwagę zwłaszcza na Inter. Najlepszą notę spośród naradzurych otrzymuje Lautaro Martinez. Choć to zaledwie szóstka, ale przy nazwisku Argentyńczyka przeczytamy był jedynym interistą na poziomie tego wieczoru. 4,5 dla najsłabszego Denzela Dumfrisa oraz Robina Gosensa. No, umówmy się, nie pomógł sobie tym meczem w walce o pierwszy skład. Piątka dla Brozowicza, Skriniara oraz Bastoniego. Szóstka dla debiutującego w bramce Onany Simone Inzaghi otrzymuje za ten mecz zaledwie notę 5. No i cóż, jak czytamy, jego drużyna wyglądała na wciąż zranioną po derbach, przestraszoną klasą rywala, a czas na boisku biegnie przecież bardzo szybko. Tak wyglądały, czy tak wyglądają wyniki meczów włoskich drużyn w lidze? Mistrzów za chwilę powiemy o Lizę Europy i Lizę Konferencji. Natomiast w rubryce domanda del giorno pytałem was, czy w ogóle jesteście zadowoleni nie tyle z wyników, ale z tego, co Włosi pokazali na boiskach. No bo umówmy się, z grym można było być może zauważyć więcej niż mówi o tym sam wynik. Spektakularne zwycięstwo Napoli, remis Milanu oraz porażki Interu i Juventusu. Czy jesteś zadowolony, zadowolona z tego, co włoskie kluby pokazały w Europie w pierwszej kolejce tegorocznej ligi mistrzów? Cóż, 59. Procent z Was zagłosowało na opcję nie. Przynajmniej do tej pory ta opcja wygrywa: 33% na tak, 8% z Was nie ma zdania, a ja sięgam tradycyjnie do. Komentarza, tam Michael Trelowy, którego serdecznie pozdrawiam i gratuluję wygranych derbów Mediolanu, pisze tak: To i tak jest niespodzianka. Juve i Inter grały z najsilniejszymi drużynami z grupy. Napoli mega zaskoczenie. zawiódł chyba tylko Milan, ale przy takiej intensywności spotkań każdy będzie się potykać. Piotr Cofur pisze: Spodziewałem się niespodzianki w Salzburgu, bo to młody i nieobliczalny zespół, ale Napoli, wow, zrobiło robotę. O Juve. Nie chce mi się już pisać, a Inter trafił do trudnej grupy jak Milan e, rok temu. E, no i może Milan Ciborowski, choć Matias3000 pisze, Napoli, wow, Milan rozczarował. E, Michał Ciborowski pisze, jestem zadowolony, każdy wiedział, że Juve to piach, a Milan oprócz wygranych derbów też tak średniawo. O Interze nie ma co wspominać, wszyscy kibicujemy Napoli. A Amici Sportywi, zakładka społeczność, podzielcie się swoją opinią e, i zapraszam do oddania głosów w sądzie na temat występów dotychczasowych w Europie włoskich drużyn, czy Czyli w Lidze Mistrzów. A dziś wieczorem czas na Ligę Europy. Włosi określają to Unaltra Europa, czyli ta inna Europa. Klasę niżej, pół klasy niżej, jakkolwiek ocenę pozostawiam Wam. Natomiast tam walczą. Roma tam walczy. Lazio. I co? No i zdaniem włoskiej prasy to już są euroderby. Spójrzcie, tak wygląda okładka Corriere dello Sport w wydaniu z kolei dla Rzymu. To dzisiejsze wydanie tejże gazety, bo oprócz tego, że Lazio gra z Feyenoordem, Roma mierzy się z Ludogorcem, no to jeszcze tu dochodzi rywalizacja na odległość. Mauricio Sarri kontra Jose Mourinho. Obaj trenerzy chcą, uwaga, odzyskać, czy wygrać ponownie ten puchar, no bo obaj go wygrali. Sarri z Chelsea, Mourinho z United i o tym dzisiaj, czy taką narrację, taką retorykę obiera włoska prasa. Amici Sportivi, ja chciałbym z Wami krótko spojrzeć na to, jakimi składami potencjalnie wyjdą na boisko, czy wybiegną oba zespoły. Zaczynając od ROMY, ponieważ ta gra od 18.45, gra na Udogorec Arena. No to spójrzmy obaj trenerzy zaplanowali kilka zmian w składzie. Myślę, że te w Romie będą cieszyć też nas, Polaków, z uwagi na to, że na lewej flance wystąpi Nikola Zalewski. No ale od bramki. Zwilar z wystąpi między słupkami. On cytowany zresztą na okładce dziennika Il Romanista, mówiący, że to wielkie emocje zadebiutować dla niego w tym sezonie w Europie. W obronie Mancini, Smalling oraz Ibanie. Z druga linia to Czelik, Cristante, Matic i właśnie Nikola Zalewski, a o ataku mają stanowisko vic Paulo Dybala, Lorenzo Pellegrini oraz występujący od pierwszej minuty Andrea Bellotti. w Rzymie zostali między innymi Abraham został Karsdorp został oczywiście zaniolo inni kontuzjowani. Tak czy inaczej dzisiaj na barkach Belotiego spocznie, spocznie siła ataku czy stanowienie o tej sile w starciu z Łudogorcem. José Mourinho powiedział: "Nie przyjechaliśmy tutaj na wycieczkę. Po pierwsze, jesteśmy wkurzeni po porażce z Udinezem. To był tylko wypadek przy pracy, a poza tym wiemy, jakim trudnym rywalem jest Łudogorec, ale przyjechaliśmy tu po zwycięstwo." Trzymamy za słowo 18:45 pierwszy gwizdek. Natomiast od 21 gra Lazio. Lazio podejmuje na Stadio Olimpico w Rzymie Feyenoord. Niewygodny, trudny rywal, a w jakim składzie wystąpi Lazio? Tutaj gazety nie są do końca zgodne. W związku z tym pozwólcie, że przeprowadzę Was po prognozach zarówno gazety, jak i Corriere dello Sport. Obie gazety, oba dzienniki prognozują, że w bramce wystąpi Maximiano. Natomiast później już zaczynają się różnice, bo w defensywie gazeta mówi czy pisze, to będzie Lazzari, Patrick, Kazale oraz Hysaj. Lazio mówi, Corriere mówi, Hysaj okej, okay, ale to będzie Hysaj, Gila, Patrick i Marusic. Następnie druga linia to, zdaniem gazety, Luis Alberto, Cataldi i Basic, zdaniem Corriere Milinkowicz, Sawicz, Kataldi i Bast. Zgodne, oba dzienniki są wyłącznie w temacie napadu, to znaczy Felipe Anderson, Immobile oraz Mattia Zakani. To trio ma z kolei straszyć Feyenoord. Miejmy nadzieję, straszyć Feyenoord w ofensywie. Wspomnijmy też, że w składzie Feyenoordu, do występu w pierwszym składzie, anonsowany jest Polak Sebastian Szymański. Mecz rozpocznie się o godzinie 21. No i na koniec Fiorentina. Drodzy amici Sportivi, Fiorentina debiutuje w tym sezonie w Pucharach, wraca do Pucharów Europejskich, Liga Konferencji. Dla Fiory to też nie w kij dmuchał przywilej zagrać w tych Pucharach, zwłaszcza, że dobrą grą i postawą wywalczyła sobie w zeszłym sezonie bilet do tychże rozgrywek, oby pobyła w nich i pograła jak naj dłużej. No to otwórzmy Gazette dello Sport i zobaczmy, jak zapowiada ona ten dzisiejszy pojedynek, który zaczyna się również od 18.45, więc wybieramy między Romą a Fiorentino, który będziecie oglądać. Dajcie znać, choć spodziewam się, że większość sięgnie do meczu po mecz Romy. Natomiast w kontekście tego starcia pan Fabio Bianki, a przypomnijmy, jest to starcie z Rygą. Ryga przyjeżdża do Florencji, mecz jest, czy odbędzie się w stolicy Toskanii. Pan Bianki pisze zwłaszcza o ofensywie Fiorentiny, to znaczy Italiano liczy na strzelecką formę Ikone i Cabrala. Fuori i Gol tak zatytułował swój tekst, czyli powiedzielibyśmy: Proszę strzelać. Na tych zawodników będzie dzisiaj liczył włoski trener, a my spójrzmy, w jakich składach zagrają oba zespoły. W zasadzie przyjrzyjmy się składowi Fiorentiny w bramce Gollini, w obronie Venuti, Quarta, Ranieri oraz Tersic. Jak widzicie, również zmiany w podstawowym. Składzie nie ma Milenkowicza, nie ma Igora, w związku z tym. Taką defensywą rozegra ten mecz winczęco-italiano. Druga linia to Bonaventura Mandragora oraz Malech, a atak to ikone Cabral, wspomnieni wcześniej, oraz Saponara. Na ławce rezerwowych siedzi między innymi czy usiądzie Szymon Żurkowski, który zdaniem Gazety Delo Sport walczy o miejsce w podstawowym składzie właśnie z Malechem, ale w skali 60-40 więcej szans na występ w tym meczu od pierwszej minuty daje się właśnie piłkarzowi. Maro Kańczykowi Malechowi. No to co, tyle na dzisiaj, ale przypomnę, jeżeli przypomnę w zasadzie ogłoszę, bo to ogłosiliśmy wczoraj na Facebooku przypomnieć mogę o współpracy z pod stadionem, z naszym partnerem, ale ogłosić w kontekście tej współpracy mogę i mam przyjemność, że oferta naszego partnera pod stadionem została rozszerzona właśnie o koszulki Fiorentiny. Słuchajcie, fantastyczne trykoty, bardzo ładne, a do tego pod stadionem to po pierwsze dobra cena, a po drugie błyskawiczna przesyłka. Jeżeli chcecie nabyć taką koszulkę, koszulkę Fiorentiny, ale oczywiście w ofercie jest więcej włoskich klubów, jest Juventus, jest Milan, jest inny. Inter... ta oferta też będzie powiększana, poszerzana, a teraz trafiły do niej koszulki Fiorentyny. Serdecznie zapraszam. Link zostawiam wam w opisie tego filmu. Co dalej, amici sportivi? Tyle na dzisiaj, jeśli chodzi o przegląd prasy. Natomiast, żeby po kolei w sobotę słyszymy się wieczorem podczas meczu Sampdoria-Milan. Eleven Sports. Zapraszam. W poniedziałek widzimy się na przeglądzie prasy, po rannym przeglądzie włoskiej prasy sportowej podsumujemy sobie piątą już kolejkę Serie A. No i co? I dzisiaj jeszcze na kanale naszym, na, zarówno na Spotify, ale też na YouTubie postaramy się wrzucić Brawi Ragacji. Kolejny odcinek podcastu Marcina Jerzyka poświęconego Atalancie. skoro Atalanta obroniła fotel lidera Serie A, no to Marcin pewnie dzisiaj jest w dobrym humorze, już tam dogrywa, już pewnie wysyła pliki i będzie nam o tym opowiadał. Amici Sportivi, życzę Wam udanego dnia, dobrego weekendu. Słyszymy się, widzimy wkrótce. No i co, nie mogę się doczekać, bo na Dżurna, Sport TV. Ciao.